Witam. Dzisiejszy temat to zdominowanie przeciwnika w walce. Zarówno w walce sportowej, jak i w walce realnej możemy albo prowadzić walkę, albo dążyć do zdominowania. Prowadzenie walki jest to typ pracy, w której konfrontacja zajmuje określony przedział czasowy, natomiast zdominowanie polega na tym, że chcemy naszymi działaniami spowodować, aby walka zakończyła się jak najszybciej. I oczywiście zarówno w walce sportowej, jak i w walce realnej chcielibyśmy, aby ta konfrontacja kończyła się dla nas szybko, ponieważ nie chcemy uzyskiwać kolejnych obrażeń, bądź też nie chcemy, aby w tą walkę włączyły się inne osoby, nowi agresorzy. I teraz w zależności od tego, czy jesteśmy w naszych działaniach ograniczeni przepisami sportowymi, bądź też takich ograniczeń w ogóle nie mamy, typ naszych działań, typ środków użytych w naszej walce będzie się oczywiście różnił. I nas dzisiaj będzie interesowała sytuacja, w której bezpośrednim zagrożeniem w walce jest nasze zdrowie lub życie, bądź zdrowie i życie innych osób. Co z kolei wymusza na nas działanie i dobieranie takich środków, tak bardzo radykalnych, których zadaniem będzie zakończyć walkę możliwie szybko, praktycznie natychmiast. Pamiętaj jednak, że w takiej sytuacji i przy takim działaniu to ty sam decydujesz o tym, czy środki, których użyłeś, będą adekwatne do zaistniałej sytuacji oraz czy po ich użyciu prawo nadal będzie stało po twojej stronie. W sytuacji realnej, a więc w takiej, w której rzeczywiście mamy do czynienia z zagrożeniem naszego zdrowia lub życia, im większe jest zagrożenie dla nas, tym nasze akcje muszą być bardziej agresywne, bardziej zdecydowane, bardziej ostre i wchodzące tam w takie miejsca, które po prostu pozwolą nam kończyć walkę możliwie szybko. A w związku z tym nasze ataki muszą być przede wszystkim nie dość, że agresywne, to jeszcze bezpośrednie i proste, ponieważ nie chcemy w sytuacji dużego zagrożenia wchodzić w zawiłość techniki. Nie chcesz tutaj starać się robić nie wiadomo jakich rozwiązań, jak bardzo skomplikowanych, ponieważ gdy pojawi się duży stres, takie rozwiązania mogą po prostu nie zadziałać, bo będą zbyt zawiłe. Dlatego ataki muszą być ostre, proste, krótkie, bardzo agresywne, ponawiane i właśnie dążymy do tego, żeby dominować przeciwnika. Jeżeli sobie zobaczymy na to, co możemy robić najpierw, to najpierw interesują nas te ataki, te punkty w ciele człowieka, które są połączone bezpośrednio z centralnym układem nerwowym. A więc pierwszym takim atakiem oczywiście jest kopnięcie na krocze. Możemy kopać stopą, możemy kopać piszczelem, kolanami, także rękoma. Możemy uderzać. Kolejne miejsce, które nas interesuje, to jest szyja. Krtań, tchawica. Tutaj bardzo często dążymy do bicia zaciśniętą pięścią, ale tak naprawdę, jeżeli tylko uda się skrócić dystans, dążymy do tego, żeby bić łokciem. Także te dwa miejsca to są jak gdyby pierwszymi, a więc ataki na te najbardziej czułe punkty w ciele człowieka. Kolejną rzecz, którą chcemy zrobić, to zabrać mu oddech, jeżeli jest to możliwe. A więc w trakcie naszej akcji szukam opcji do tego, żeby jego oddychanie było utrudnione. Najlepszym miejscem do trafienia jest akurat nie splot, on jest też oczywiście brany pod uwagę, ale wątroba. Uderzenia na wątrobę, kopnięcia na wątrobę, czyli w miejsce poniżej naszego prawego łokcia, są bardzo destrukcyjne. Ktoś, kto otrzymał takie uderzenie, trafienie, wie, że jest ono bardzo porównywalne do tego, które otrzymujemy w krocze. Może nie aż tak bardzo, ale uderzenie na wątrobę potrafi wyeliminować się z walki od razu. Także bierzemy to pod uwagę. Gdy myślimy już o tym, że chcemy zabrać oddech, idziemy dalej. Kolejnym elementem, który nas interesuje, to zabranie widzenia. A więc jeżeli w trakcie naszej akcji uda mi się doprowadzić do tego, że mogę zaatakować jego oczy, robię. Utrudnione widzenie oczywiście powoduje, że nie jest, ciężej jest mu po prostu prowadzić walkę. Kolejną sprawą, którą robimy, i praktycznie tutaj jest ona ostatnia, to w momencie, gdy robię akcję i będę chciał ją za chwilę kończyć, to będę dążył do tego, żeby zabrać mu mobilność. Zabranie mobilności to nic innego, jak zaatakowanie jego kolan. A więc odchodząc, będę chciał w taki sposób wejść na kolano, żeby mu je złamać.
Okay? Ktoś, kto ma złamane kolano, ma utrudnione możliwości do tego, żeby za tobą podążać, żeby z tobą walczyć. Także, gdy mówimy o sytuacjach, które rzeczywiście są dla nas niebezpieczne, naszym celem jest przetrwać, przerwać jego ataki w taki sposób, który możliwie szybko pozwoli nam na wyeliminowanie go z walki. Jeżeli sobie teraz zobaczymy także na walkę uliczną, to zwykle nie mamy na sobie rękawic. Okay? A więc w trakcie treningów także musimy brać to pod uwagę, że tych rękawic nie będziemy mieć. Także wiąże się to dla nas bezpośrednio z tym, w jaki sposób układamy pięści, gdy bijemy, oraz czy też na pewno zawsze z nich korzystamy. Jeżeli zaczyna przeprowadzać akcję i on wszedł w gardę, na przykład taką jak teraz, lub się w jakiś inny sposób zasłonił, nieważne, i ja w ferworze walki zacznę uderzać swoimi pięściami, to bardzo możliwe jest to, że pierwszą rzeczą, którą stracę, to są moje pięści. Paliczki po prostu popękają. A więc, jeżeli mam możliwość, to lepiej dla mnie jest, robiąc akcję, zacząć od rozbijania jego gardy otwartymi dłońmi. Mogę rozbijać gardę, ale mogę też otwartą dłonią atakować. Także uderzenie podstawą dłoni na wątrobę także jest bardzo dobre. Ponieważ tutaj pomijamy nadgarstek, także, który jest stosunkowo słaby w trakcie uderzenia i wykorzystujemy od razu kości naszego przedramienia. A więc te uderzenia otwartymi dłońmi są naprawdę mocne. Okay? Także lepiej dla nas jest zacząć akcję naszymi dłońmi, żeby rozbić jego gardę. Tylko teraz po co? Ano po to, żeby dojść do czegoś, co trudniej jest uszkodzić, a więc do uderzenia łokciami. A więc wszystko to, co będą na początku chciały zrobić ręce, to tak naprawdę stworzyć sobie miejsce do tego, aby nasze łokcie mogły bić. Także kolana, także piszczele. To jest dla nas dosyć istotne, ponieważ tutaj mamy większą szansę na to, że po prostu nie połamiemy sobie tych rąk. I jeszcze jedna rzecz. Musimy pamiętać o tym, że nie wystarczy wiedzieć, gdzie uderzać i gdzie kopać, jakie są miejsca trafienia. To musi być trenowane. Bardzo często słyszę, że ja nie muszę kopać na krocze, bo to tak w ogóle nie fair. Jak przyjdzie potrzeba, to zrobię. Nie zrobisz. Ponieważ dojdzie stres, dojdzie przeciwnik, który się przemieszcza, on nie będzie stał i czekał, aż ty go kopniesz w krocze. On będzie cały czas w ruchu. Także musisz na treningu dotrenować. Zadawanie kopnięć na szyję, na krocze, wątrobę, na przeciwnika, który jest aktywny. Okay? Także to musi być przetrenowane, ponieważ w sytuacji stresowej, mocnego stresu, zadziała nasza podświadomość. A nasza podświadomość będzie wyrzucała to, co jest najczęściej, z czym ma najczęściej do czynienia w trakcie treningów. A więc jeżeli nie będzie tego nawyku, nie będzie on zastosowany po prostu w walce. I jeszcze jedna sprawa. Celowo nie powiedziałem tutaj o zakładaniu dźwigni, różnych dźwigni na ręce i tak dalej. To są świetne sprawy i są bardzo bolesne dźwignie, ale głównie na treningu. Jeżeli sobie zobaczymy na sytuację realną, to poziom adrenaliny u walczących bardzo często jest na tyle duży, że nie czuje się tego typu bólu. Może złamać mu rękę, złamać mu łokieć, a on nadal będzie agresywny. Podobnie jest z dotknięciami w krocze, o dziwo. Ktoś, kto dostanie chociażby lekkie dotknięcie w krocze na treningu, od razu pada, siada, nie ma go. Natomiast jeżeli sobie zobaczymy na sytuacje realne, to nie wiesz, z kim masz do czynienia. Może się okazać, że masz do czynienia z kimś, kto akurat naćpał się czegoś i jego czucie jest bardzo mocno ograniczone. Będziesz dawał mu kopnięcia w krocze, wyłamywał ręce, a on cały czas będzie do ciebie wracał, cały czas będzie chciał z tobą walczyć. I w takiej sytuacji musisz iść jeszcze dalej. Jedyną opcją na pozbycie się kogoś takiego jest dojście do duszy. Tylko teraz trzeba wiedzieć, jak dusić, żeby nie przedobrzyć, oraz trzeba wiedzieć, jak doprowadzać do sytuacji, w której możesz zrobić to duszenie. Nie ma mocnych na dopływ tlenu lub krwi do mózgu. A więc jeżeli uda ci się zrobić duszenie, to oczywiście tak. Ale powtarzam, musisz wiedzieć, jak to zrobić, ponieważ bardzo często zdarzały się przypadki, w których ktoś przedobrzył. I niestety sprawa kończyła się tak, jak się kończyła. Także
weźcie to pod uwagę, co mówiłem, i trenujcie wszystkie te elementy, a nie tylko wiedzcie o nich. Jeżeli mówimy o zdominowaniu, to tak naprawdę zdominowanie dotyczy praktycznie każdej obrony, którą robimy. Czy on uderza, czy kopie, czy też wychodzimy z jakiegoś obchwytu czy duszenia, czy też atakuje jakimś przedmiotem. Zawsze dążymy do tego, przynajmniej w Krav Maga, żeby go zdominować, a więc żeby walkę zakończyć jak najszybciej. I teraz, żeby nam się to w ogóle udawało, musimy właściwie trenować. Okay? Ponieważ w myśl zasady, jak trenujesz, tak reagujesz. Jeżeli trenujesz dobrze, masz szansę to zrobić. Jeżeli trenujesz źle, no to możesz mieć później problemy z dobrym wykonaniem tych obron. I omówię to zagadnienie na podstawie kilku przykładów. Zobaczcie, co teraz zrobię. Będzie to obrona przed ciosem prostym na brzuch. I powiedzcie, co o tym sądzicie. Okej. Okay. Czy to było dobre, czy to było wysuwanie? Oczywiście, to jedyne, jak można to nazwać, to, nie wiem, skandal. To jest najbliższe słowo, które przychodzi mi tutaj na myśl. Co, czego tutaj nie było? Oczywiście nie było trafi. Zrobiłem technikę, która wyglądała dosyć szybko, no ale co z tego, że ona była szybka? To ma być pokaz? Okej? Okay? A więc to, czego tutaj nie było, to nie było trafi, czyli nie dochodziłem do celu. A więc zróbmy teraz drugą opcję. Czy to, co zrobiłem, było dobre, czy było to złe? Oczywiście, to niewiele więcej zrobiłem niż poza poprzednim razem. Owszem, teraz trafiłem go w grocze, trafiłem go na głowę, okay? Ale zabrakło czegoś jeszcze. Czego? Zobaczcie, zaatakuje mnie za trzecim razem, a ja będę próbował zrobić tą obronę w taki sam sposób, jak do tej pory. No i co się wydarzyło? Jeżeli zacząłem kopać naprawdę mocniej, nie mówię, że z całej siły, ale trochę mocniej, od razu dystans pomiędzy nami się zmienił. I teraz gdybym ja na swoich treningach zakładał, że dochodzę tylko do celu, to on stałby tak, jakby miał nogi wbite w beton. A ja bym przed nim odstawiał jakąś tutaj pantomimę. Także jeżeli mówimy o treningu zdominowania, to przeciwnik musi się przemieszczać. Podam wam inny przykład, który często też widzę. Obrona, nie wiem, przed ciosem prostym, prawym. Coś takiego. No i co tutaj znowu miało miejsce? Uderzył i umarł. Tak? Także to, co tutaj robiłem, to pracowałem na kimś, który po prostu się nie przemieszczał. A przecież w realu byłoby tak, że gdybym uderzył, to moje pierwsze uderzenie już by sprawiło, że nasze ciała się przesunęły. Każde kolejne powodowałoby coś innego. Każda kolejna akcja wywoływałaby jakieś inne nasze ułożenia. Inaczej by nasze ciała były ułożone względem siebie. Dlatego ja uważam, że największą zmorą co niektórych trenujących nie jest to, że nie dochodzą do celu. Ponieważ niektórzy dochodzą. Zmorą największą jest to, że przy dojściu do celu nie ma przemieszczania. Okay? A ono by miało miejsce. Także jeżeli trenujesz zdominowanie, zawsze zakładaj to, że przeciwnik może zareagować w różny sposób na twoją akcję. Także dodawajcie także elementy takich zaskoczeń dla siebie samego. Jeżeli dam mu kopnięcie w krocze, to jedno może go odsunąć, inne mogłoby spowodować, że on kucnie, a więc od razu musiałbym zmieniać swoją akcję, dopasowywać do tego, ale on nie może po swojej akcji zatrzymać się i stać. I jeszcze jedna sprawa. Gdy przeprowadzam swoje akcje, to staram się, aby możliwie szybko i możliwie wcześniej on otrzymał trafienie, które może go eliminować z walki. Okay? Czyli jeżeli uderzyłby na przykład mnie lewy prosty,
to pierwszą rzeczą, którą chcę zrobić, no to widzieliście od razu, dostał trafienie po to, żeby mógł rozwijać swoją akcję. I bardzo często słyszę komentarze, w których ktoś mówi, że o, a jak oni trenują, uderzył raz i później nic już więcej nie robił. Zgadza się? No to teraz zróbmy sytuację, w której on uderzy trzy razy. Okay? Powiedzmy jakąś kombinację. Uderz. Dlaczego nie uderzyłeś trzy razy? Rozumiemy, co tutaj miało miejsce? Jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, w której ja możliwie szybko trafiam go w krocze, to jego reakcja jest adekwatna do tego, co miałoby miejsce, gdyby on to trafienie dostał, nie mając ochraniacza. Jeżeli ogląda to ktoś, kto kiedykolwiek otrzymał kopnięcie na krocze, wie, jak reaguje nasze ciało w trakcie nawet niewielkiego trafienia. Albo padasz od razu, nie ma mowy o niczym innym, albo kłócasz, ewentualnie się cofniesz i się wywrócisz. Dlatego ciężko jest komuś, kto atakuje, no wytrzymać tego typu akcję. A więc ja staram się zrobić kopnięcie na krocze lub uderzenie na szyję jak najszybciej, żeby go wyeliminować. Jednak nie zawsze to się uda. Bywa tak, że robię akcję, w której nie trafiłem go od razu bezpośrednio w jakiś punkt, w jakieś miejsce, które mogłoby zakończyć walkę. A więc on nie ma wtedy prawa się zatrzymać. A więc to, że czasami ktoś się zatrzymuje podczas naszych prezentacji, to dlatego, że no nie może zrobić kroku dalej ze względu na ból. Ale jeżeli nie było tego trafienia, bo robiłem na przykład obronę przed ciosem prostym, nie było trafienia i on ma teraz, on ma prawo ponawiać ataki. A więc jeżeli on nie dostał nic, co go wyeliminowało, ma dalej bić. I taki jest sens tego treningu. Także bierzcie to pod uwagę i nie trenujcie w taki sposób, w który padło jakieś uderzenie, jedno, i on zastyga, chociaż nie było ku temu powodu. Ponieważ kto zastygnie w realnej sytuacji po zadaniu jednego uderzenia? No nikt, on będzie kontynuował. Także jeszcze powtarzam, jeżeli uda się go zatrzymać od razu, bo on uderzył, upadł, od razu był kop, owszem, mogę, on się zatrzyma wtedy i mogę coś robić dalej. To jest oczywiste, ale jeżeli nie udałoby mi się tego zrobić, no to on musi kontynuować. Także pamiętajcie, trenujcie realnie, jak to tylko jest możliwe i nigdy nie odstawiajcie pantomimy walki. Czyli tego, o czym mówiłem wcześniej, gdy uderzył ktoś tam, a ty bijesz go, a on stoi w tym miejscu, gdzie stał, ponieważ tak by nie było. I jeszcze jedna kwestia odnośnie treningu z przedmiotami, czyli noże, pałki i tak dalej. Pomijam tutaj oczywiście kwestię tą, że my uczymy się przede wszystkim prewencji, zatrzymywania możliwie wcześnie, wykorzystywania przedmiotów i tak dalej, i tak dalej. Ale gdy już trenujemy same akcje, same obrony, to one też muszą mieć sens i muszą być wykonywane realnie. Dam wam teraz przykład obrony przed atakiem nożem, okay? Czyli tą końcową fazę. Zobaczcie. Czy to, co zrobiłem, było ok? Oczywiście, to był skandal i patologia. Tak to można nazwać. Okay? Przecież coś takiego nie miałoby miejsca w ogóle. Przecież przy pierwszym jego ruchu on byłby tam. Jak go uderzyłem teraz w dłoń, byłaby pięść. A więc oczywiste jest to, że gdybyśmy mieli do czynienia z taką sytuacją, to, co chcemy robić, to nauczyć się przemieszczać. Okay? Także jeżeli mówimy o wydobywaniu, o pracy z przedmiotami, to zasada jest taka sama jak przy uderzeniach i przy kopnięciach. Kontynuujesz swoją akcję, dostosowując się do tego, co ma miejsce wskutek twoich uderzeń na przeciwnika. Na koniec jeszcze chciałbym poruszyć kwestię tak zwanego treningu realnego, ponieważ w różnych miejscach jest to różnie interpretowane. Dla mnie trening realny nie oznacza, że chcemy na treningu zniszczyć swoje zdrowie lub zdrowie swojego partnera. Ponieważ oznaczałoby to,
że trenowalibyśmy albo raz w miesiącu, albo raz na pół roku. No bo tyle by czasu trwało wyleczenie połamanych żeber, czy też pozrywanych ścięgien. Także dla mnie takie podejście do treningu to jest czysta głupota. Okay? Nigdy w ten sposób nie trenujemy, bo taki trening to po prostu powoduje, że spada twoja zdolność, ponieważ trenujesz dużo rzadziej. Okay? My musimy prowadzić w taki sposób trening, aby on był realny, ale abyśmy nie mieli przerw w treningu. Okay? Ponieważ przerwy w treningu zabierają ci systematykę, a brak systematyki oznacza, że nie ma progresu. A brak progresu, no to po prostu się nie rozwijasz. Dla mnie trening realny to taki trening, w którym przerabiamy maksymalnie dużo różnych realnych zagrożeń oraz uczymy się dawać sobie na te zagrożenia sensowne odpowiedzi. I tutaj oczywiście ma bardzo ważną rolę to, w jaki sposób twój partner pracuje oraz w jaki sposób ty pracujesz względem niego. Rolą twojego partnera, czyli agresora w danym momencie, jest przede wszystkim atakować cię realnie. Przy czym realność dla mnie oznacza, że jeżeli trafia cię w głowę, to ma celować w głowę, a nie pół metra od głowy. Jeżeli uderza na brzuch, no to ma uderzać na brzuch. Jeżeli kopie w krocze, to na krocze, a nie 20 cm przed kroczem. Okay? Jeżeli zadał ci uderzenie lub kopnięcie, a ty nie zrobiłeś na to obrony, no to on ma ponawiać swoje ataki. On nie ma stać w miejscu. Ma zmieniać kąty, poruszać się względem ciebie. Ma cię atakować z przodu, boku, z tyłu, gdy stoisz, gdy siedzisz, gdy leżysz. Wszystkie te rzeczy muszą być zaakcentowane. Ma także używać niebezpiecznych przedmiotów w swojej walce. Oczywiście także mogą się pojawić inni agresorzy, ponieważ w tej chwili praktycznie nie ma walk, w których walczy jeden na jednego. Jeżeli zobaczymy na to, co się dzieje na ulicy, no to jest kilku, którzy próbują okopać jednego. Także to także wrzucaj w swoje treningi. I teraz jeżeli chodzi o twoją pracę, to ty także masz się bronić przed czymś, co jest atakiem realnym. Jeżeli przeciwnik atakuje cię pałką i atakuje cię 2 metry przed tobą, no to nie masz przed czym robić obrony. Okay? A więc jeżeli on atakuje realnie, to ty realnie masz szansę się przed tym bronić. Staraj się kończyć walkę szybko, dominować, robić presję, przemieszczajcie się, reagujcie w taki sposób, w jaki sposób byście rzeczywiście reagowali po otrzymaniu uderzenia. Ucz się wyzwalać stany agresji oraz kontrolowania tej agresji na potrzeby walki oraz przede wszystkim zachowuj warunki bezpieczeństwa. My na swoich treningach rzeczywiście trenujemy ciężko i rzeczywiście mamy bardzo duży kontakt. Niemniej jednak nigdy nie przekraczamy granic zdrowego rozsądku. Ten kontakt jest duży, ale on jednak jest zawsze kontrolowany, ponieważ nie chcę wyeliminować swojego partnera, ani też zakładam, że on nie chce wyeliminować mnie na kolejne pół roku z treningów. Okay? Uważam, że naprawdę można zrobić bardzo dobry trening i bardzo ciężki i bardzo bliski realności bez późniejszego odwiedzania partnera w szpitalu. Uważam, że dobry trening także realny, nie polega na tym, że ktoś na tym treningu musi zginąć. Okay? Także weź się to pod uwagę, pod rozwagę. Póki co dziękuję. Pozdrawiam.